Dobra. No, tak to tutaj się zaczyna, tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie słychać tej muzyki w tle. No, silnik mamy. No, tak to wygląda. Mamy nowa pompa, nowa uszczelka. Na razie wygląda to tak i zobaczymy, czy bryka odpali. No to może tak, bo zrobię shortę. Zobaczymy, czy to odpali. I czy to się uda. Na razie wszystko rozgrzebane. Mamy sobotę, wielką sobotę. No i zobaczymy, nie? Do zobaczyska. Czy to się uda, czy się nie uda. No, także jeśli jesteś ciekawy, jak to wygląda bardziej może trochę dokładnie, tutaj mamy instrukcję, jak to zrobić taką. 20 Nm, 200 stopni. Najpierw dokręcamy z siłą 20 Nm, 90 stopni. 3 minuty oczekujemy sobie, odpoczywamy. Następnie tutaj ten kwadracik nam pokazuje, że musimy je poluzować i dokręcić jeszcze raz siłą 20 Nm. 200 stopni plus minus 6 stopni. Sobie tutaj zaznaczyłem właśnie z kolegą linię. I wtedy zrobimy 90 stopni. Linia będzie nam wskazywała właśnie jakby w tą stronę te 90 stopni. Następnie według tego schematu, co tutaj widzimy, będziemy tak właśnie dokręcać je po kolei. Od samego początku też zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tak musimy tutaj to robić. 200 stopni i 20 Nm. Tylko że to jest też w różnych językach, to się nakłada na siebie. I także no nie można tyle razy luzować tych śrub, tylko ewentualnie raz można je poluzować. No i wtedy dajemy już po prostu na 200 stopni do oporu. To nie jest tak, że tu wytłumaczę i można się do tego od razu zabrać, tylko po prostu pokazuję, jak to wygląda w mechanice, jak to, z czym mechanik musi się tutaj, no można powiedzieć, męczyć. No, dla niektórych to w ogóle temat jest, wiadomo, nie? Ja też bym tak do końca nie wiedział, newtonometry, stopnie, i każdy samochód może mieć inaczej. Także taka ciekawostka. Także jak ktoś by chciał się zabrać za uszczelkę pod głowicą, a wcześniej tego nie robił, to wcale nie jest takie łatwe. Ale mniej więcej pokazując to, musi zachować tutaj, zachować się do tych instrukcji, które tutaj są, i nie przedobrzyć na początku z newtonometrami, żeby nie przestrzelić uszczelki, jak już jest nowa, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Musimy się posiłkować taką kreską, żeby wiedzieć po prostu, jaki kąt zrobiliśmy. Czy przesadziliśmy 200 stopni plus minus 6 stopni. No jak zrobimy na jednym na przykład 280 stopni, na drugim 200, no to już będzie nierówno dokręcane. I o to właśnie chodzi, żeby było równo dokręcone. No, taka ciekawostka. Ja jestem ciąg dalszy, robię to, także zobaczymy. Po prostu następnym razem, jak już się załączę, to jak już silnik będzie pracował, a mam nadzieję, że będzie. Dobra, ja lecę dalej z pracą. No oczywiście jeszcze trochę skłamałem, bo nie powiedziałem wszystkiego. Skłamałem z tym, że się włączę dopiero, jak silnik będzie pracował. Chodzi mi o to, że pompa wody już jest założona. Ona jest tutaj, nówka sztuka. Warto ją właśnie zawsze wymieniać razem właśnie z rozrządem. Pasek rozrządu, pompa wody. Będzie też wszystko wymienione, to tam dalej w głąb sięga. Korektor wydechowy już był ściągnięty, już jest założony od nowa. Na samym końcu będę tylko tutaj to dopasowywał, żeby skręcić do tłumika. I korektor sądzę następnie przykręcamy. No i później całą górę, cały osprzęt razem z przepustnicą i z wszystkimi innymi pierdołami, wężykami. Tak to możecie widzieć. Musi mieć ręce i nogi, żeby jeszcze to odpaliło, żeby to jeszcze odpaliło, nie? Przewody paliwowe, zasilanie i powrót. Oj, takie tam różne. Dobra, teraz już naprawdę włączy się, jak już silnik, mam nadzieję, będzie pracował. Dobra, mamy poniedziałek, w sobotę się nie wyrobiłem. Cały osprzęt dookoła skręcony.
Jestem sam, aparatu nie mam jak tu trzymać. Może bym położył, ale dobra, idziemy do samochodu. Sprawdzamy, czy to pali. Muszę odpalić, żeby chwilę rozgrzać olej i spuścić i zalać nowym, nie? Bo tam jest pełno syfu w środku silniku od tego wszystkiego, co tam się działo, wiadomo. To już nie będę robił na wizji, tylko po prostu zmiana oleju będzie później. Teraz tylko robimy próbę, czy to odpali. O, mord chodzi. Ale ładnie gra. Się nawet nie trzęsie, nie jest elegancko. No ale teraz będzie odparowywał z tego wszystkiego, nie? Takie tam różne. Ale dobra, chodzi, gra i buczy, elegancko. Udało się. No nikogo nie ma, żeby mi pogratulować. Nie no, wiadomo, jak się rozebrało, to trzeba było zrobić. Ale jest, działa, chodzi. Udało się. Dobra, taka tam ciekawostka o głowicy. Jak mogliście widzieć parę chwil wcześniej, jakie są tam komplikacje. No zresztą, dobra, nie będę przyciągał przedłużać. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.